Pisać każdy może. Udowodniły to dzieci z powiatu gdańskiego. W powiatowej i miejskiej bibliotece w Pruszczu Gdańskim odbył się finał akcji Czuję, więc jestem, mającej na celu rozumieć emocje oraz nauczyć się przelewać je na papier. Efektem prac młodych pisarzy było wydanie książki złożonej z tekstów oraz ilustracji uczestników projektu. Chcieliśmy pokazać, że biblioteka jest takim bardzo przyjaznym miejscem, które właściwie powinno się kojarzyć nie tylko z książką, ale z kulturą ogólnie rzecz biorąc. Dzieci napisały książkę i dzisiaj ta książka zostanie zaprezentowana. Biblioteka jest partnerem, dlatego właśnie tutaj koordynator zaproponował, aby uroczyste zakończenie tego projektu odbyło się właśnie w bibliotece. Takim inspiratorem wzięcia udziału była pani Iwona Korszańska, rodzic z mojej klasy, która zainspirowała mnie do tego, żebyśmy spróbowały, a potem wspólnie ustaliłyśmy, co chciałybyśmy zrealizować i co chciałybyśmy za temat podjąć. Tym tematem są emocje. Myślimy, że bardzo ważny obecnie temat, szczególnie wśród dzieci, ale również dorosłych, żeby poznać emocje, różne rodzaje, ich stopień, nasilenia, ale również sposób wyrażania. Wydawać się może, że temat emocji to dla dzieci temat trudny, jednak pozory czasem mylą. Uczestnicy mieli między innymi warsztaty graficzne czy warsztaty myślenia abstrakcyjnego. Na każdych zajęciach dzieci spotykały się z problemem, który musiały rozwiązać samodzielnie. Dzieci z emocjami sobie zadziwiająco dobrze radzą, to znaczy radzą sobie tak jak rodzice często, tak jak my dorośli, natomiast mówienie z dziećmi o emocjach nie jest trudne, trzeba tylko znaleźć odpowiedni sposób. Chodziło o to, żeby sprawdzić, czy dzieci same sobie poradzą z problemem emocji, czy jak gdyby są w stanie same ten problem tak jakby rozwiązać, czy rzeczywiście dorośli zawsze muszą im radzić, czy może one same potrafią poszukać rozwiązań i wydaje mi się, że ten projekt pokazał, że dzieci potrafią. Podobało mi się, jak robiliśmy te ilustracje i pisaliśmy, a najlepsze było to, jak rozmawialiśmy z panią o emocjach. Mieliśmy wybrać sobie takie jakieś emocje. To ja wybrałam śmieszność i mieliśmy to opisać, gdzie gdzie się urodził, gdzie mieszka. Akcje takie jak Czuję, więc jestem, to nie jedyne działania, jakie podejmuje powiat i miasto w celu rozwoju młodzieży. Przygotowujemy projekt, mam nadzieję, że on wejdzie w życie, bo w najbliższej sesji już Rada Miasta będzie nad nim głosować. Stypendiów dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych, dla tych rzeczywiście wybitnych, wyróżniających się. Mam nadzieję, że też w ten sposób, przyznając te stypendia dla tych najmłodszych, zachęcimy je do tego, żeby jeszcze lepiej się uczyć. I żeby, mam nadzieję, te pieniążki przeznaczać na swoje pasje i zainteresowania. Jak to mówią, pasje i talent trzeba rozwijać już od najmłodszych lat. Młodym artystom gratulujemy, a my jesteśmy pewni, że niektóre nazwiska uczestników pojawią się w przyszłości na okładce niejednej książki. Polecamy również zobaczyć Szlak Mennonitów w powiecie gdańskim oraz Powiat Gdański Inwestycje Drogowe. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.